choć do tej pory moim podróżom przyświecał jedynie charakter poznawczy. Wybierając się do tak zwanej Czarnej Afryki, wpadłem na pomysł, aby wesprzeć jedną z tamtejszych szkół podstawowych. Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i za pomoc w zorganizowaniu mojej akcji Travel Fund for Africa. Bardzo się cieszę, jestem niesamowicie podekscytowany tym wyjazdem, a najbardziej ofiarnością Was wszystkich, Waszą pomocą w zebraniu. Gdyby nie Wy, na pewno tyle by nie udało się uzbierać. Cieszę się, że chętnie podzieliliście się z dziećmi w Afryce darem swojego serca, że pomogliście to wszystko razem zebrać. Mam nadzieję, że uda się to wspaniale rozprowadzić. Tu moja torba i zaraz będziemy pakować. Mam nadzieję, że będzie to wielka radość dla dzieci. Baloniki, słodycze, zeszyty. To wszystko jest dar waszych serc. Wspaniale. Przy okazji dziękuję Szkole Posłowie Wianikowie za ofiarność opiekunom dzieci, młodzieży, jak i również Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu za taką pomoc. Wszystkim darczyńcom, wszystkim ludziom wielkiego serca, moim przyjaciołom, znajomym, którzy też chętnie się włączyli, kolegom i koleżankom z pracy, którzy chętnie włączyli się właśnie w to moje dzieło, które sobie wymyśliłem, aby pomóc afrykańskim dzieciom, korzystając z okazji, że tam jadę. Myślę, że z pewnością cieszą się. A jak być na miejscu, czy uda się to wszystko przewieźć, dowieźć, zawieźć dzieciakom, aby się ucieszyły, to się okaże już niebawem. Więc zabieramy się za pakowanie. Jest wszystko spakowane, zatem w drogę. Jestem w drodze do Warszawy. Na zewnątrz panuje zimowa plucha. Już za kilkanaście godzin otaczająca mnie aura zmieni się diametralnie, co pozwoli zapomnieć o hulającej w Europie zimie. Wygodny, ogrzewany autokar pozwala mi nieco zapomnieć o wszystkim, co się dzieje. Zastanawiam się nad dalszym przebiegiem mojej akcji. Czy uda się dowieźć bagaż z darami? Czy linie lotnicze przewiozą bez dopłat nadbagaż, tak jak to obiecał tour operator? Czy wreszcie uda się znaleźć odpowiednią szkołę, która najbardziej będzie zasługiwać na wiezioną pomoc? Wreszcie, czy aby moje wsparcie okaże się skuteczne i przywiezione dary nie zostaną zdefraudowane przez szerzących prywatę miejscowych zarządców? Jestem w Warszawie, to jest drugi dzień podróży, dzisiaj najważniejszy etap wylotu. W tej chwili przygotowuję się do wylotu, jestem u mojego kolegi Mirka. Konsumpcja. Właśnie następuje konsumpcja i co najważniejsze, do konsumpcji trzeba się odpowiednio przygotować, zwłaszcza, że wymagane jest wzięcie malaronu. Mam coś takiego i właśnie, żeby malaron spożyć, najlepiej zalecany jest do posiłku, czyli posiłek mleczny. Tu mam akurat budyń oraz mleko. Wtedy właśnie po zjedzeniu następuje spożycie malaronu raz dziennie właśnie o wyznaczonej porze. Także za chwilę zbieramy się do wyjazdu na Okęcie. Trzymajcie kciuki za powodzenie akcji. Wyjeżdżamy z warszawskiej Pragi. Teraz tylko pozostaje przebić się przez panujący w stolicy olbrzymi ruch i dotrzeć wreszcie do Okęcia. Świadomo wszyscy w Warszawie. Jedziemy teraz na lotnisko na odprawę. Szybkie spojrzenie na odziany w zimową szatę Zamek Królewski oraz otaczające plac zamkowy urocze kamieniczki. Myślę, że latem musi tu być przepięknie. Śnieżna broja daje się we znaki. Ciągnięcie ciężkiej walizki z oblepionymi śniegiem kółkami jest dość uciążliwe. Z pomocą przychodzi mi kolega Mirek, przenosząc torbę z darami dla afrykańskiej szkoły.
Jeszcze tylko rzut oka na reprezentacyjną zabudowę krakowskiego przedmieścia i jedziemy wreszcie na okręcie. Jesteśmy już na lotnisku. Udało się szczęśliwie oddać naszą przesyłkę z darami dla afrykańskich dzieci do przedstawiciela Rainbow Tour i właśnie czekamy na odprawę. Uwaga, uwaga. Jesteśmy w hali odpraw. Oczekujemy na samolot do Banjulu. Wszystko zostało odprawione. Proszę bardzo. Samoloty czekają. Mamy teraz około godziny czasu na boarding i zaczynamy naszą afrykańską przygodę. Międzynarodowy port lotniczy Okęcie poszczycić się może szeroką gamą sklepów. Posiadacze kart pokładowych mogą tu dokonać zakupów w bardzo korzystnych cenach. Zwłaszcza wylatujące poza obszar celny Unii Europejskiej mogą liczyć na spory bonus cenowy. Największą popularnością wśród kupujących cieszą się oczywiście alkohole. To zaczynamy. Idziemy do samolotu. Zaczyna się boarding. Udało się, że nie musimy wyjeżdżać autobusem na zimne, tylko przechodzimy. Ostatnie chwile na Okęciu spędzamy w oczekiwaniu na wejście do samolotu. Kolejka w tak zwanym rękawie to i tak opcja znacznie milsza niż transfer autobusem na płytę lotniska. W samolocie za chwilę będziemy wylatywać niedaleko w stronę Afryki. To już naprawdę finałowe odliczanie. Nasz Boeing 737-700 czeskich linii lotniczych Travel Service właśnie rozpoczął kołowanie. Ponura pogoda pozostawiona za oknami samolotu umacnia we mnie opinię, że wyjazd zimową porą jest jak najbardziej trafnym wyborem. Start samolotu wzbudza we mnie coraz większą euforię, że już niebawem poczuję oddech lata. Jeszcze tylko kilka metrów i maszyna z impetem wzbija się w powietrze. Nie czuję smutku za pozostawioną w Polsce zimą. Teraz liczy się dla mnie czekająca przygoda oraz szczęśliwa finalizacja akcji pomocy afrykańskiej szkole. Trasa naszego przelotu odbywa się nad znaczną częścią kontynentu europejskiego. Z Warszawy kierujemy się w kierunku Pragi, skąd odbijemy w stronę austriackiego Tyrolu wprost na niemieckie Monachium i szwajcarskie Berno. Następnie przelecimy przez południową część Francji, miniemy Pireneje i przetniemy niemal na pół hiszpańską przestrzeń powietrzną, aby gdzieś w okolicach Lizbony odbić w kierunku Wysp Kanaryjskich. Czas spędzony na pokładzie samolotu, to doskonała okazja do drzemki, aby naładować akumulatory przed zapowiadającą się przygodą. Każdy z pasażerów znajduje własny sposób na przetrwanie 9 godzin lotu. Niektórzy cały ten okres potrafią spożytkować na czytaniu lektur. Dobrym pomysłem jest słuchanie muzyki. Kto nie posiada własnego odtwarzacza plików muzycznych, może podłączyć się do któregoś z kanałów radiowych emitowanych przez urządzenia nadawcze w samolocie. Inni z kolei w tym czasie preferują podziwianie roztaczających się z okien widoków. Niestety, przez większość naszego lotu podziwianie krajobrazów widzianych z lotu ptaka, uniemożliwiały gęsto spowite nad Europą śnieżno-deszczowe chmury. Dopiero w okolicach Półwyspu Iberyjskiego w gęstej czapie chmur pojawiły się nieśmiało pierwsze prześwity, umożliwiające ujrzenie ostatnich skrawków Europy. Znudzeni długim lotem pasażerowie, otrzymali komendę, aby zakończyć spacery po pokładzie samolotu, usiąść w fotelach i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Po prawie 6 godzinach lotu, na horyzoncie zamigotały kontury Wysp Kanaryjskich. Nasz Boeing powoli zaczął zniżać swój lot, aby ostatecznie osiąść na malowniczej Gran Canaria. Lotnisko w Las Palmas poinformowało pasażerów naszego samolotu, że wreszcie dotarliśmy w obszar panowania letniej pogody. Ladies and gentlemen,
Welcome to Gran Canaria, where the local time is 5 minutes to 6 p.m. and the outside temperature is past 20 degrees. Pomimo nadchodzącego wieczoru, panujące za oknem przyjemne plus 20 stopni, dało nam do zrozumienia, że tutaj nikt nie martwi się mrozami bądź śnieżnymi zamieciami. Po około 45 minutach postoju przeznaczonych na uzupełnienie paliwa, wieża kontrolna w Las Palmas wydała zezwolenie na dalszy lot. Jeszcze tylko 3 godziny lotu dzieli mnie od osiągnięcia Afryki. Kierujemy się w stronę wybrzeża ku Saharze Zachodniej, gdzie przekraczamy zwrotnik Raka. Dalsza trasa kieruje nas na Mauretanię oraz Senegal, by wreszcie osiąść na lotnisku w gambijskim Banjul. Wreszcie nam się udało wylądować około 9:00 w Banjul i przygotowujemy się do wyjścia. Nasz samolot oraz załoga spisali się na medal. Stanęliśmy zatem na afrykańskiej ziemi. Jeszcze tylko biurokracja związana z wypełnianiem formularzy wizowych, stempelek w paszporcie i mogę poczuć oddech Afryki. Jestem w Gambii, to jest mój pierwszy hotel. Warunki, sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Pierwsza rzecz, łóżeczko. Bynajmniej tego sam nie uczyniłem. To zostało. Taki mam pokój. Jest coś podobnego do telewizora, prąd nie działa. No i kibelek, osobliwa sprawa. O, proszę, zobaczcie. Smrodek, jedna lampa, no i mamy coś, co się nazywa łazienką. Próbowałem się wykąpać, ale taki był właśnie efekt w postaci mokrego ręcznika. Chyba wczoraj się tutaj ktoś kąpał, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy zaryzykować tutaj w ogóle kąpiel. Kolejny ręcznik, tak jakiś zgniłek i coś, co przypomina łazienkę do kąpania. Będzie chyba trudno zaryzykować, aby się tutaj wykąpać. Klima nie działa. Na szczęście są moskitiery w oknach, więc nic chyba mnie nie załatwi. Rozglądam się, czy nie ma jakichś komarów. Ponoć o tej porze roku komary odpowiadające za malarię jeszcze się nie ukazały, bo jest spora sucha, ale sami widzicie, szału nie ma, ale to jest Afryka. Trzeba wszystko brać na luz i po prostu brać życie, jakie jest. Take it easy. Jesteśmy w Afryce na wakacjach w Gambii. Miejmy nadzieję, że kolejne hotele będą trochę lepsze. A i kolejna sprawa, zobaczymy, jak będzie. Jutro okazuje się, że jest strajk na granicy i to wcale nie jest pewne, czy jutro do Senegalu przejedziemy. Miejmy nadzieję, że się uda. No i kolejna sprawa, będąc na lotnisku, przeżyłem kolejny szok, gdyż myślałem, że moja torba z prezentami dla dzieci nie przeszła, ale na szczęście już pod prawie załamany, pogodziwszy się z losem, że torby nie ma. Wychodzę na zewnątrz i torba stoi przed autokarem. Na szczęście pani pilot z Rainbow Tours przeniosła, uznała to jako swoją torbę i po prostu czekała i znalazła ją po prostu stojącą na zewnątrz, więc torba jest. Mam nadzieję, że dotrze ona do dzieci i całą zawartość przekażemy. Ale co będzie, to się okaże. No, na razie jesteśmy o jedną godzinę młodsi. W tej chwili jest północ. W Polsce jest godzina pierwsza. Jesteśmy po pierwszym posiłku. No, żyję. Mam nadzieję, że będzie w miarę sensownie. Także jutro opowiem wam o kolejnych przygodach w Afryce. Kolejne doznania czekały na mnie o świcie. Poranek powitał mnie takim oto widokiem. Akurat trafiłem na śniadanie, do którego konsumpcji zlecieli się okoliczni padlinożercy. To jest nasz busik, którym będziemy jechać do granicy z Senegalem. Cała grupa. Niezrażony szokującymi osobliwościami, których doznałem już na samym starcie mojej afrykańskiej przygody, z nosem przyciśniętym do szyby chłonę pierwsze krajobrazy czarnego lądu.
choć to pora sucha, za oknem mojego busa ciągną się połacie zieleni, zagony manioku. Wybujałe pióro pusze smukłych palm oraz wyrastające gdzieniegdzie bezlistne o tej porze baobaby upewniły mnie, że prawdziwa egzotyka dopiero się zaczyna. Po kilkunastu minutach jazdy całkiem przyzwoitą drogą, spośród otaczającej szosę gęstwiny zieleni, pojawiły się rogatki stolicy Gambii. Przyspieszmy nieco tok wydarzeń. Wszystko dokładnie możecie obejrzeć w moim filmie o Senegalu i Gambii pod tytułem Oblicza Afryki Zachodniej. Pomiędzy tłumem ze swymi wózkami zgrabnie lawirują tragarze, próbując wywieźć zdeponowany na promie towar. To czas ich żniw, więc każdy z nich stara się jak najwięcej zarobić. Wreszcie udało się po ponad 4 godzinach, może 5, dojść na prom. Zobaczcie, jaka jest, jaki harwider, jaki rozgardiasz. Wszystko totalnie, totalny chaos i mam nadzieję, że wreszcie ruszymy i gdzieś popłyniemy i dzisiaj dojdziemy do celu, czyli do Senegalu. Choć przy tym tempie do Senegalu jeszcze daleka droga, a nasza europejska cierpliwość została wystawiona na wielką próbę, to obserwowanie różnych niespotykanych dotąd ewenementów rekompensuje nam owe ślamazarne tempo. Wreszcie na prom wjeżdżają busy z załadowanymi na swych dachach naszymi bagażami. Wśród nich znajduje się także mój bagaż specjalny z darami dla afrykańskiej szkoły. Przyspieszmy ponownie filmowe wydarzenia poprzedzające moje dotarcie do afrykańskiej szkoły. Serdecznie zachęcam do obejrzenia całości filmu o Senegalu i Gambii pod tytułem Oblicza Afryki Zachodniej. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie internetowej www.travelfan.eu. Zachęcam także do odwiedzin YouTube i zasubskrybowania mojego kanału travelfan.pl. Filmy z cyklu Travelfan w podróży to strzał w dziesiątkę dla wszystkich entuzjastów przygody i podróży. Prezentowane na moim kanale wideoklipy, filmowe czołówki oraz przykładowe fragmenty filmów mogą stać się dla Was natchnieniem do podróżniczych decyzji, jak też doskonałą pamiątką z odbytej przez Was podróży. Poznajcie moją filmową twórczość. Travel fan, meet the world, meet the people. Travel fan, poznajmy razem świat, poznajmy razem ludzi. Dotarliśmy do Bakou. Niemal rzutem na taśmę udało się znaleźć odpowiednią szkołę. Zawierająca podarunki torba szczęśliwie przetrwała trudy podróży. Kochani, jesteśmy w szkole, udało się wreszcie dotrzeć. Po wielu perypetiach właśnie jest nasza torba, którą zaraz przekażemy dzieciom. Jechaliśmy wiele miejsc i wreszcie trafiliśmy naprawdę do biednej szkoły, gdzie można przekazać właśnie dzieciom prezenty i na pewno dojdą do dobrego miejsca. Także zaczynamy. Tutaj jest szkoła. Szkoła wygląda na bardzo biedną i zaniedbaną. Aż trudno uwierzyć, że w tak skromnych warunkach uczą się tu dzieci. Na powitanie uczniowie zaśpiewali piosenkę, akcentując ku naszemu zaskoczeniu słowa I am from Poland. Jak możemy usłyszeć, niektóre piosenki znane są pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Are you ready? Yes. Yes.
Potrzebuję chwilę uwagi, bo myśmy trafili do takiej szkoły, która nie jest w żaden sposób dofinansowana przez rząd. Przejeżdżaliśmy obok różnych szkół, ładne budynki, dzieciaki w koszulkach. Nauka w Gambii jest bezpłatna, ale trzeba się złożyć na koszulki, trzeba się złożyć na materiały biurowe, na zeszyty, ołówki i tak dalej. Ta szkoła generalnie ma swoje budynki, jak tam spojrzymy, ale one wszystkie są wynajmowane, ponieważ samorząd lokalny nie jest w stanie utrzymać tej szkoły. Więc tak naprawdę ta szkoła utrzymuje się z datków, z tego co przynoszą turyści. Anglicy, Niemcy, teraz i Polacy. I w zasadzie to jest szkoła dla dzieci najbiedniejszych, których nie stać nawet na to, żeby kupić ołówki, zeszyty. I dlatego to, co im się uda pozyskać, to dają dzieciakom. Inne szkoły nie chcą przyjmować dzieci, które nie są w stanie, tak jakby, których rodzice nie są w stanie zakupić jakichś materiałów piśmienniczych, bo szkoła tego też nie zakupi żadnego anglicy. No więc ta szkoła przyjmuje wszystkie dzieci, dlatego jest taka mała. W zasadzie to pomieszczenie, w którym jesteśmy, zostało zbudowane z datków turystów, ale też ludzi, którzy tu mieszkają, bo każdy, kto może, tu się ktoś tam dokłada. I to jest jedyne pomieszczenie, które jest na stałe wykorzystywane do zajęć lekcyjnych. Inne pomieszczenia okresowe, jeśli akurat nie są wynajmowane, to są wykorzystywane dla dzieci. Jeśli są, no to dzieci tutaj przychodzą na zmianę i się uczą. To jest dyrektor szkoły, który się zajmuje... Mama do dęba. Pan Bakari? I pan nauczyciel, pan Bakari. I oni tak naprawdę też pracują w zasadzie społecznie. Czasem udaje im się z tych datków jakieś pieniądze wygospodarować na swoje pensje, a czasem nie. To zależy. Te ławki, które widzimy, to też wszystko zostało zakupione z tych pieniędzy, które turyści zostawiali w przeciągu ostatnich kilku sezonów. Wreszcie wiezione przez tak długi czas podarunki znajdują swoich nowych właścicieli. Dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli w Polsce, ofiarowane przedmioty przysłużą się tutejszym dzieciom w zdobywaniu wiedzy. Warunki nauczania są tu bardzo trudne. Jak widać po demonstrującym przy tablicy chłopcu, najbardziej popularną formą zajęć jest tu wspólne wkuwanie na pamięć. Nikt tu nie myśli o komputerach. Do szczęścia wystarczy dzieciom tablica, kreda, długopisy i zeszyty. Wszyscy, którzy przyczynili się do zaistnienia akcji pomocy afrykańskiej szkole w Gambii, mogą być pewni, że przedmioty trafiły w dobre ręce i z pewnością będą wykorzystane w pracy dydaktycznej. Czas wreszcie rozpakować torbę i przekazać dzieciom przywiezione z Polski podarunki. Po ciężkich chwilach misja doszła do skutku. Wszystko wyciągamy. Wraz z podarunkami, gambijskie dzieci otrzymają także laurkę, wykonaną przez uczniów szkoły podstawowej nr 16 w Inowrocławiu. Czasem pomoc przy rozpakowywaniu schodziła na plan dalszy. Nie mogąc liczyć na wsparcie, samemu opróżniałem zawartość torby. Dzieci z wdzięcznością przyjmowały wyciągane z torby drobiazgi. Każda z nich chciała otrzymać coś na pamiątkę, zanim reszta darów zostanie zmagazynowana przez dyrektora szkoły. Szczęśliwie wszyscy sprężyliśmy się, skupiając swe siły na wypakowywaniu podarunków. Przy wsparciu kolejnych osób wypakowywanie nabrało tempa. Każde z dzieci mogło zatem otrzymać po drobiazgu, co niektóre z dzieci w zakresie swoich domowych obowiązków miało opiekę nad młodszym rodzeństwem. Aby móc uczyć się w szkole, musiały ze sobą zabrać młodszego brata lub siostrę. Z wielkim niedowierzaniem odkryliśmy fakt, że jedna z dziewczynek przyszła do szkoły z niemowlęciem. Wielką radość sprawiły dzieciakom słodycze. W świecie ustawicznych niedoborów wszystkiego, zakup lizaków czy dropsów, w ich rodzinach zwykle schodzi na dalszy plan. Jak powszechnie wiadomo, sukces ma wielu ojców. Z radości za otrzymane dary, dyrektor szkoły nieopatrznie wycałował najmłodszego członka naszej ekipy, myśląc, że jest on przedstawicielem którejś ze szkół, która wsparła akcję pomocy dla tutejszych dzieciaków. Nie wyprowadzając dyrektora z błędu, nasz dzielny gimnazjalista zniósł to z honorem, reprezentując wszystkich polskich uczniów, którzy wsparli akcję pomocy. Nie mogąc jednocześnie osobiście dotrzeć do swych afrykańskich przyjaciół, Okay.
is a teacher from Poland. So two schools have been bringing this material for you in the school in Bakau Community Center School. And we are very happy to meet our people from Poland. Our rep is here, Mr. Magic is here, with all the people from Poland who bring you this material and some money for your school, okay? Yeah. Are you all happy? Yeah. Okay, thank you. Widząc radość dzieciaków, ściskali dłoń dyrektora, wiedząc, że poniesione trudy nie poszły na marne. Wszyscy wydają okrzyki radości, a na twarzach obdarowanych maluje się szczęście. Myślę, że dla takich właśnie chwil warto żyć. Zatem mozolne odkładanie przeze mnie na wyjazd pieniędzy, wszelkie trudy i przeszkody związane z informowaniem społeczeństwa o akcji, pozyskiwanie ludzi dobrej woli, a następnie zbiórka darów, wydały teraz swój plon. Swoją akcją udowodniliśmy, że oddolna inicjatywa ludzi dobrej woli może być efektywna. Afryka ma ciągle nieodkryty, niedoceniony potencjał, a bez inwestycji w edukację nie ma szans na zmiany jakościowe tutejszego społeczeństwa i wyjście kontynentu z końca rozwojowego pelotonu. Szkoda, że widzą to zwykli ludzie, a nie zauważają politycy. Informacje o przekazanym dla szkoły wsparciu odnotowaliśmy w prowadzonym przez dyrektora zeszycie. Wiele z darów stanowiły osobiste przedmioty od uczniów 16 z Inowrocławia oraz szkoły podstawowej w Janikowie. Nieco darów przekazali też anonimowi darczyńcy, przedsiębiorcy, a także właściciele sklepów i hurtowni. Gdyby nie wspaniałe zachowanie naszego turoperatora Rainbow Tours i zgoda na przewiezienie bez dodatkowych opłat bagażu z darami dla afrykańskiej szkoły, ilość dostarczonych darów byłaby znacznie skromniejsza. Dzieci bardzo cieszyły się z ołówków i kredek firmowanych fotosami różnych idoli, czy karteczek z bohaterami popularnych kreskówek. Niestety w miejscu, w którym przyszło im żyć, dostęp do prądu czy telewizji nie zawsze jest taką oczywistością, jak mogłoby się wydawać. Spoglądający z okładek zeszytów, z piórników bądź innych przedmiotów w postaci nieznanych bohaterów wzbudzały zachwyt zgromadzonych w szkole dzieciaków. Jak powiedział dyrektor szkoły, przywiezione przez nas dar wystarczą jego szkole na prawie półroczną działalność dydaktyczną. Tak niewiele potrzeba, aby dać szczęście innym. Odrobina chęci, wiara, że się uda, oraz nasze uparte dążenie do celu, dało radość tak wielu osobom. Kto wie, może wśród tych dzieci kryje się osoba, która odmieni los swojego kraju, kontynentu, a może skieruje świat na nowe świetlane tory rozwoju ludzkości. Jestem dumny, że udało mi się zorganizować oraz efektywnie przeprowadzić akcję pomocy dla afrykańskiej szkoły. To wspaniałe uczucie, że choć trochę daliśmy radę zmienić świat na lepszy. Czasem, zwykli ludzie chcą i potrafią zdziałać więcej, niż dystyngowani niejako do tej roli politycy. Bądźmy zatem ambasadorami dobrej woli, starając się świat zmieniać na lepsze, a czynione za naszą sprawą dobro, z pewnością powróci do nas niczym bumerang. Serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim ludziom dobrej woli w organizacji i przeprowadzeniu akcji pomocy gambijskiej szkole. Wszyscy, którzy wsparli akcję swoimi datkami, przekazanymi darami, tłumaczeniem tekstów, logistyką czy jakąkolwiek inną pomocą, mogą czuć się zwycięzcami. Niech ludzkie odruchy solidarności, chęci pomocy bliźniemu oraz reakcji na niesprawiedliwość tkwią w nas jak najdłużej. Liczę, że nie zawiedziecie mnie podczas organizowania kolejnych gestów dobrej woli. Travel fan, meet the world, meet the people.